Chciałem jeszcze tutaj takie jedno zdanie przytoczyć, bo zapomniałem jeszcze powiedzieć o odnośnie Mikołajku, bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, są właśnie Mikołajki. Jest 6 grudnia. I tak się ostatnio zastanawiałem, jakby wyglądało, gdybyśmy skolonizowali świat. Jakby to wyglądało z tradycjami na tych innych światach. Doszłem w końcu do wniosku, że ostatecznie zależy też od wielu rzeczy, na przykład między innymi klimat, też na pewno podczas terraformowania by to i zamieszkiwania planety by to dużo ciężej wyglądało, między innymi były dużo cięższe warunki, więc takie mocno konsumpcyjne bym powiedział, tradycje by nie przeżył, tak jak właśnie Mikołajki czy inne tego typu rzeczy. To rzeczywiście wiele jakichś świąt wiadomo by zostało utworzonych. I ostatecznie doszłem do wniosku, że te bardziej, bym powiedział, sentymentalne święta, które nie potrzebują aż tak dużo trudu i tak dużo pracy, żeby je stworzyć, by prędzej przetrwały niż takie święta konsumpcyjne, jak na przykład właśnie święta, czy nie wiem, może Wielkanoc. Więc bardzo ciekawy pomysł. Aczkolwiek też mówię, chociażby święta patronów też. Kalendarz przede wszystkim inaczej wyglądał, prawda? Bo przecież nie wszędzie rok trwa 365 dni, ale myślę, że dałoby się to dopasować, prawda? Do czasu różnych miejsc, prawda? Chociażby na Marsie, co raczej będzie pierwszym miejscem, które zamierzamy skolonizować, by to też inaczej wyglądało, bo na Marsie trwa dłuży, trwa dzień trwa inny czas, prawda? Też dłużej zajmuje mu orbita wokół Słońca. Z pewnością ciekawy temat, ale nie zamierzam już go dłużej ciągnąć.